Czy państwo są policjantami? Następnym razem, jak będę trzeźwa, nawet trafię w murek. To kosztuje 12 tysięcy. 12 tysięcy? O kurwa. To już mniej. Zaraz by było 11. Tamten Opel Astra ma przebitą oponę i tak jedzie. Pani opona z przodu prawa jest przebita. Tak? Właśnie taki dźwięk ja słyszałem, jak jechałem. Nie ma problemu. No, uratowaliśmy kolejnego obywatela Warszawy. Muszę spotkać się z Mateuszem. O, to jest jeden z panków BMW. Ale czy na pewno chcemy jechać kolejnym BMW? Nie zaliczyliśmy jeszcze wszystkich samochodów z serii retro. Zajmę się tym kiedy indziej. Gitara. Ty zostawił gitarę, szaleństwo. Siema, no. Siema. Czułeś mi swoje imię? Bartek. Cześć, Bartek. Siema. Siemka. Uratowałem, bo jechała i ma przebitą. Ma przebitą oponę z prawej strony. Ona jedzie jak gdyby nic. A ona podjeżdża, mówię. Normalnie na flaku jechała? Tak, i normalnie wszystko telepało. Mówię, ma pani przebitą oponę. Ona. Tak? A, bo się zastanawiałem, co to za dźwięk. O, kurwa. Mówię, jak się masz, kiedy wychodzi, zawsze jakaś historia się przydarzy. Dobra, co? Gdzie lecimy? Ja może pojedziemy najpierw na Chmielną na Bubble Tea, na ciepło. Na dobra. Ciepło Bubble Tea, bo jest dobra. Trochę zimno. Dobra, to idźmy do Chmielnej. Mateusz stwierdził, że chcemy pomóc pani zmienić oponę, dlatego jedziemy zobaczyć, czy pani nadal leży bez opony. O kurde, ale korek. No ja tu jechałem i słyszę te telepanie. I ta kobieta była... O, jest to dalej. Prawo. Tam na przystanku była. Jest, tam. To jest granatowy Opel Astra. To pani lewarek? A tyle siły nie mamy z Maćkiem i z Bartkiem, żeby... Chociażbyśmy zjedli 1000 kotletów, to tak. Nie podniesiemy taki to ciężar. Ale w najlepszym obiadku was nie radzi razy. O, jest już bardzo. Nie wiem, to jest ten bieg. Co się stało? Zaszło do nas bardzo brzydką ulicą. Tak? Tak? Jak was nazwał? Brzydko. Żebyśmy uciekali z drogi. No dobrze, pani jedzie, proszę, proszę. Boga z mamieńcu. Myślałem, że jedziemy na dworzec, ochrona będzie taka. Nie, co wy robicie? A Mateusz, ha, jestem szybszy. O, patrz. O proszę, jedziemy? A nie, nie jedziemy, myślałem, że się złapie. O, zobacz jaki fajny samochód. No i jesteśmy w punkcie wyjścia, nie uratowaliśmy pani. Stanąłem na tym krzyżaku, trzymał bardzo zbudowany jazd, skoczyłem, a ten krzyżak... I uznałem, o. Bentley, oho, jakiś protest. Zaraz wiadomości wielu obok się dowiedzą, co to za protest. Czekaj. Oj. Nowy rower, już porysowany. Wczoraj, jak na pewno zauważyliście w mediach społecznościowych, zapadł taki, no można powiedzieć, bardzo groźny dla naszego kraju, zapadło orzeczenie pani Przyłębskiej. Czy państwo są policjantami? Które powoli ale pracownikami otwiera policji. Drogę nie. Do Polexitu. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby są? Wszyscy przeciwko temu zaprotestowali, bo to jest kluczowe dla... Dziękuję bardzo. Nie uwierzycie, czyli to protest. Strzelajcie! No chcieli? Nie. Pasąc polu żądamy. Oni chcą 1000 zł? 1000 zł? W dupach się przewracało. Oni chcą. To jest protest. No właśnie tam jest napisane, co jest najbardziej... Wyobraź sobie najbardziej absurdalną grupę zawodową, która by protestowała. Odpowiedź masz za sobą. To jest protest pracowników policji. Co? No, no i Krajowej Administracji Skarbowej, etc. 1000 zł. Teraz już widzę sobie. Dobra, jedziemy na Bubble Tea. Zawsze najgorsze właśnie jest to przebijanie. Czy się rozleje, czy się nie rozleje? Jak czy się ochlapiesz, czy się nie ochlapiesz? I zawsze jak je biorę, to co drugi raz zawsze tych wiesz. No dalej, jedziemy. Ach, ci kierowcy Mercedes. Prawda?
Moje babcia szybciej biega. Szybko. Wygląda akurat na rower. O stary, przynajmniej się przewrócić jak zrobisz tego drifta. Stop. Od Wisłę chciałem dojechać. Nie wiem czy tędy dojedziemy. A ja od tędy pierwszy raz ogólnie. Możemy odkrywać nowe tereny. O, tutaj. Kurde. O mordo, lecę. To jest jelomo? Co ty? Siemano. Ciekawe co oni tak powiedzą. Ty, Yellow Fox dobra, gleba. Mamy cię. Takie moje zdjęcie na wanted napisane. Dobra, nowy rower Mateusza. Co to jest napisane? Cisco? Cisco. To jakiś japoński. O kurde, ale się ciężko rusza. O Boże, tragedia, nawet pod górkę nie podjedzie. Nie no, bo to pod górkę nie jest, złam przyrzutkę. Ale się ciężko skręca i taki ciężki ja mam tym pompować? Jakbym ciężarówką jechał, strasznie długi. Takie opony ma. No opony ma, jadę na jakieś kurde zimowe trasy. A tu jeszcze piękne słońce. Zmęczyłem się, a ile kosztuje coś takiego? To kosztuje 12 tysięcy. 12 tysięcy, o kurde. To już mniej. Zaraz by było 11. No nie wiem, strasznie. Albo to jest dla profesjonalistów, ja po prostu nie umiem jeździć. Co wątpię, bo jeżdżę odkąd pamiętam. Albo jest strasznie toporny. W sensie wiesz, też różnica robi to, że są takie po prostu duże koła, nie? To też jest takie i taką dużą różnicą, ale jest długa rama. Ale jest do takiego wzrostu jak my mamy. To może zamienimy się teraz i ja ocenię na przejażdżce dalej. Dobra. Co, poskaczesz w moim podschodach? Nie, nie. Bartek skoczy, ja my skoczymy na bronę. A na które schody chcesz skoczyć? Agrykole. A, to możemy pojechać na Agrykole, przecież to jest tutaj. O, po schodach bardzo przyjemnie przejechało się. Masz mało powietrza strasznie w szkole. A, to może dlatego tak wolno jeżdżę. Ile jest tego powietrza? No zobacz. No mało, mało. No. Znajdziemy Veturillo. Żeby przebić dętki, zobaczymy. Gdzieś jakieś Veturillo znajdziemy. Ta chyba przed nami. To Lambo nas mijało, gdy wymienialiśmy opony, bab. Może w następnym odcinku przestujemy sobie Lamborghini na zerowej ładzie, tak? A, nie? Zróbmy to teraz, siup. Wolę takie ładniejsze, starsze samochody. Remaster. To jest jakaś wersja, czy to jakieś firmy? Remastered znaczy odnowiony, może to jest jakaś edycja kolekcjonerska. W ten sposób. Może. Ale no jest zadbana w wszystkich klasach. Widać, że nikt nie jeździł nim po bagnach, tak jak my swoimi pierdzikukami. Powiem szczerze, brzmi lepiej niż twoje Sejczen. I mamy pompkę. Mateusz trzyma, a Bartek pompuje. W dzisiejszym odcinku testujemy pompki Veturillo podane w całej Warszawie. Top 10 pompek Veturillo w Warszawie. Połowa nie działa. Ile tam jest? 2,5. A, to się dużo. Wygląda to źle. Chodź sobie zobaczyć, Maciek. Co wam się nie podoba w skakach? Mateusz to skakał, mówiłem. No skakałem, ale... Kiedy to było? Nie wiem, czy widzisz tam te korzenie, są strasznie tam. Kurde, no świeży content by był, a tak te kopnie... Może jakbyśmy Bartkowi powiedzieli, że nic się nie stanie, to... Ale byłby clickbait, jakby się wywalił. To co ustaliliście, na co Bartek jest gotowy? Bartek ogólnie będzie tak, rozpędzał się tamtąd, tam teraz idzie. Idzie sobie tutaj. Jak na mój rower trochę to lepiej. Dawaj jeszcze raz, żeby teraz masz, będziemy... I jeżeli tam jest auto, to ja nie wyhamuję. Liczyłem, że będzie tam jakieś auto i nie wyhamuję. jedzie to Porsche. Pa, Porsche. Musimy skręcić w lewo, przebijaj się, musisz być pewny siebie. Samochód więcej ma. Dlatego to jest aspekt psychologiczny. Bentley. Urządzenia do sprawdzenia biletów, zaparkowanie. No i pasa. O, patrzysz na to? Tak, jasne. O, patrz jaki fajny Fiat Panda? To jest chyba Panda. Panda, Panda. No nie no.
Fiat Uno, to są samochody. Jak spojrzysz za kierownicą, to sami hipsterzy siedzą. O, stary, prawie spadł. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Też tak potrafię. Teraz wy, dziewczyny. Dobra, dajesz rower. Dobra. Zjadę. Tam masz kolegi na górze. Nie. Ten jakaś o, o, o. A myślałem, że poleci to dwa. A tam widzę mało powietrza z tyłu. Pokaż Maćkowi. Co się stało? Znaczy jeszcze zapnykowe, sydotnik. Jak lata prawo-lewo. To do wywalenia. Ja tu wjeżdżałem kiedyś z frankiem petardą. To nie jest tak wolno. Kapuera. O Jezu. Prawie jeszcze nie jechałem. A tam na końcu masz tego... No dobra. Następnym razem, jak będę trzeźwa, nawet trafię w murek. No dobra, ja ci pożyczę rower. Hebel, dobrze, dobrze, dawaj, dawaj powoli, powoli. Kurwa, szybciej, 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 szybciej. Nie, nie, nie. Dobrze. Jazda. Schody, schody, schody. Ups, 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 ups. O kurwa. Aha. O kurde, te schody zaraz się poślizgną. Pięknie, gratuluję, gratuluję. A, nie. Koniec końców przyjechaliśmy na Kazurę, mimo że 100 lat mnie tu nie było i pewnie coraz rzadziej będę tu przyjeżdżał. Wow. Nie wiem, nie patrzyłem się na ciebie, patrzyłem aparat. Ja patrzyłem, bardzo mi się podobało. Podobało się na manuala, no. Wow. Kończymy na dzisiejszy vlog. Obserwujcie mnie na Instagramie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Sprawdźcie też yellowbike.shop, by zdobyć yellowboxową koszulkę i widzimy się w kolejnym odcinku.